Cześć moi drodzy, witam serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. Jest upalny wtorek, 9 dzień lipca 2024 roku, godzina 19:06, aktualnie 35 stopni Celsjusza. No, żara leje się z nieba, słońce jeszcze w miarę wysoko, ale jadę na startowisko, żeby troszeczkę się ochłodzić, oderwać się od ziemi, żeby wykorzystać ten wolny czas. Biorąc pod uwagę, że ICM czasami się myli, a dzisiaj pokazywał wiatr rzędu 7 metrów, może 10 w porywach, stabilny 4-5, to mówię, jadę, zobaczę, co by nie było. Jak nie będę na startowisku, to nie polatam, a później będę żałował. Dlatego wybieram się albo do Starej Brzuzy, zobaczę, czy startowisko już jest skoszone. Wiem, że w Brzuzie na górce jeszcze startowisko jest zarośnięte. Jeżeli będzie nieskoszone, no to jadę do Leżenic koło Głowaczowa. Tam zawsze modelarze starają się utrzymać startowisko w takim stanie, żeby można było modelem wystartować, czyli trawa na wysokości 2 cm. To co? Spotykamy się już na startowisku. No i moi drodzy, jestem w Starej Brzuzie. Możecie zobaczyć za mną pięknie wykoszone startowisko. Naprawdę patrzę tutaj dookoła. Trawa na wysokość około 3 cm. Pięknie. Serdeczne pozdrowienia dla gospodarza. Mam nadzieję, że ogląda te filmy. A ja się szpeję i powoli będę się szykował do dzisiejszego przelotu. Spójrzcie, wiatr w tej chwili jeszcze powiewa 3-4 metry na sekundę. Słońce jeszcze w miarę wysoko, tak więc jeszcze myślę, że godzina w powietrzu i uda mi się tą godzinę wykorzystać. Tak więc zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia już w górze. No moi drodzy, zgłosiłem lot do FIS-u, tak więc co? Mam nadzieję, że z uwagi na to, że jest dzisiaj bardzo gorąco, założyłem oczywiście krótki rękaw, krótkie spodenki, no ale trampek nie zakładałem z uwagi na fakt, iż szkoda mi kostek, gdyby coś poszło nie tak. Dobra, uruchamiam napęd, nikogo tutaj nie ma, tak więc nie będę się wygłupiał. Pamiętajmy o tym, że napęd najlepiej rozgrzać sobie na plecach, uruchomić go, a już później przy starcie lepiej, żeby nie dodawać gazu przy samym stawianiu skrzydła, dopiero później, tak żeby nie stracić palców ani linek. Wszystko zapięte, jeszcze raz spojrzę, trzy razy lepiej sprawdzić niż raz zapomnieć. Taśmy ugodowe zapięte, taśma na tutaj na klatce piersiowej zapięta, na pasie również zapięta. Dobra, startuję. Wystartowałem ze Starej Brzuzy. Było bardzo gorąco. Okazało się, że w powietrzu, pomimo tego, że mam krótki rękaw i krótkie spodenki, no praktycznie ten wiatr, który tutaj mnie okala, nie daje takiej ulgi. Jest ciepło, gorąco, można powiedzieć, jak w zupie. No ale mimo wszystko bez kombinezonu jest znacznie lepiej. Zauważyłem tutaj rolnika, który wykonuje pracę na polu. Małe statko bocianów. Postanowiłem za tym jednym, który się odłączył, polecieć chwilę. Jednak lot z bocianami daje mnóstwo atrakcji, fajne wrażenia. No i zaraz będę leciał w kierunku Głowaczowa.
No i w czasie, kiedy przelatywałem do Brzuzy, mówię, a polecę jeszcze tutaj nad posesją znajomego kolegi Tomka. No niestety podczas przelotu nie zauważyłem go, ale jak widzieliście strzałkę w tamtym miejscu, okazało się, że wstał i mój przelot nagrywał, który właśnie w tej chwili mieliście szansę zobaczyć. Dzięki Tomek za czujność. No i przelatuję w tej chwili nad Brzuzą. Po prawej stronie możecie zobaczyć szkołę podstawową, nowe pobudowane boiska, miasteczko ruchu drogowego, no i aktualnie już na ukończeniu ochotniczą straż pożarną w Brzuzie. Po prawej stronie widać folwark towarowski w Brzuzie. Pod koniec XVIII wieku był to piękny murowany pałac otoczony ogromnym parkiem w stylu włoskim. Pożarowcy w swoim państwie założyli stawy, gospodarstwo rybne, powołali do życia włościańską orkiestrę. Wzmianki pierwsze o wsi Brzuza pochodzą z 1369 roku. No i moi drodzy, jak tutaj widzicie na wprost kościół, pierwsze wzmianki o kościele drewnianym pochodzą z przełomu XV i XVI wieku. Został zniszczony w 1656 roku przez Szwedów. Kolejny wybudowany został w 1660 z drewna, a już później kościół spłonął 6 października 1845 roku w ogromnym pożarze Brzuzy. W tym czasie w 1855 roku sprawowano nabożeństwa w ocalałym murowanym skarbcu. Kościół, ten, który tutaj widzieliście, został pobudowany z fundacji Adama i Zofii ze Starzyńskich Pożarowskich. No i jak możecie zobaczyć po prawej stronie w dole, lecę nad rzeką Radomką, której długość wynosi 115 km, a powierzchnia 2000 km2. Swoje źródła ma w okolicy miejscowości Przysucha, Grab Gieleniowski, no na wysokości 310 metrów nad poziomem morza, a oczywiście ujście ma swoje w miejscowości Płoda w powiecie koźmińskim, wpada do Wisły. Niejednokrotnie na moich filmach mogliście zobaczyć właśnie to miejsce. No i dolecieliście ze mną do miejscowości Głowaczów w powiecie koźmińskim na terenie historycznego Zapilicza. No i uzyskał lokalizację miejską od założenia w 1445 roku. Tych praw został pozbawiony 13 stycznia 1870 roku i włączony został do gminy Lipa w powiecie koźmińskim. Natomiast w latach 1975-98 należał do administracyjnego województwa radomskiego. 1 stycznia 2024 roku Głowaczów odzyskał status miasta. Do ciekawostek, jakie mogę wam tutaj przekazać, należy to, że w 1576 roku w Głowaczowie przebywał król Stefan Batory, który zatrzymał się w tym mieście jadąc do Radomia, by potwierdzić przywileje dla szlachty. A teraz pod nami jest miejscowość Leżenice, które jest przyległe do Głowaczowa. Nazwa wsi pochodzi od imienia Lężen, a nie od łoża czy też legowiska, jak kiedyś dawno sądzono. Osada została założona przez Jana Głowacza z rodu Toporczyków, który w latach 1310-1315 otrzymał okoliczne ziemie od księcia mazowieckiego Siewowita III. Znajdował się tutaj gród, a jak podaje Długosz, w XVI wieku był tutaj kościół parafialny. No i w dalszej kolejności przeskakuję nad słupami wysokiego napięcia. Tutaj w dole są sady. No i lecę w kierunku miejscowości Rogorzek, a później będę przeskakiwał przez las nad miejscowością Adamów i oczywiście w kierunku miejscowości Maciejowice. No i tutaj lecę nad miejscowością, nad wsią Rogorzek, która jest w powiecie koźmińskim w gminie Głowaczów, a jest położona nad rzeką Radomką. Aktualnie wieś posiada 48 numerów. Na chwilę zawróciłem, żeby wam pokazać pięknie zachodzące słońce, piękne okoliczności przyrody i ponownie nawracam na obraną trasę i lecę w kierunku miejscowości Sewerynów i Maciejowice. No i w tym momencie dolecieliśmy do miejscowości Sewerynów w gminie Głowaczów w powiecie koźmińskim. Zawróciłem, żeby wam w całej okazałości pokazać tę wieś. Pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców tutaj tych
miejscowości, nad którymi leciałem. Większość z Was wiem, że ogląda moje filmy, także bardzo serdecznie Wam dziękuję za to. No i zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych materiałów. No i w międzyczasie doleciliśmy do miejscowości Maciejowice w powiecie kozienickim. Pozdrawiam serdecznie kolegów paralotniarzy, którzy tutaj z tej miejscowości pochodzą. No i oczywiście kolegę, który aktualnie jest w Akademii Lotniczej w Dębinie, no i szkoli się na pilota wojskowego. No i postanowiłem przelecieć się tutaj nisko nad tą drogą, która prowadzi z Maciejowic do miejscowości Maciejowice pod las. Bardzo często tutaj tą drogą przejeżdżałem, dlatego wiem, że tutaj nie ma ani żadnych słupów, ani drutów. Mogę sobie pozwolić, żeby przejść troszeczkę niżej. No i troszeczkę skaczę po tym materiale filmowym, ale nie chcę Was zanudzać. Ten materiał troszeczkę pociąłem, bo te przeloty nie należą również dla Was do ciekawych, a film, który nagrałem przez cały lot, miałby długość około 1,5 godziny, dlatego ten film jest pocięty tak, żeby Was nie zanudzić, a dać Wam na tyle przyjemności, żebyście byli zadowoleni z tego oglądania. Słońce już zachodzi. Jestem nad miejscowością Stanisławów w powiecie kozienickim, oczywiście gmina Głowaczów. Lecę również miejscowości, tak żeby tutaj móc w razie czego odbić na łąkę i wylądować bezpiecznie. Zawsze powinno się tak latać, żeby mieć to gdzieś tam z tyłu głowy. Piękne okoliczności przyrody, wiaterek kamienarny i odbijam w lewo do kolejnej miejscowości Marianów. I doleciałem do miejscowości Marianów. Tutaj na posesjach mieszkańcy mi machają. Niejednokrotnie jak latam w okolicy Marianowa i Cycylówki, przylatuję tutaj przywitać się z mieszkańcami. Również bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Marianowa. I przeleciałem przez całą miejscowość, doleciałem do skraju tutaj lasu, gdzie jest pobudowana świetlica, jak tutaj po lewej stronie Wam z czapką pokazuję. A w tym roku mieszkańcy organizują tutaj swoje święto w tej świetlicy koło gospodyń wiejskich z Marianowa. No ja niestety nie miałem tej przyjemności odwiedzenia mieszkańców z góry. Koledzy paralotniarze, którzy mieli taką możliwość, pomachali mieszkańcom, a ja w tym czasie byłem w pracy. Zawracam i lecę w kierunku Cycylówki Brzuskiej, tak żeby się przywitać z mieszkańcami. Tutaj jeszcze na drodze są mieszkańcy, wychodzą, witają się ze mną, ja również macham im skrzydłem. Jest to bardzo miłe. No i lecę dalej. No i właśnie minąłem skrzyżowanie, które prowadzi w kierunku Pionek i rozwidla się tutaj na miejscowość Cycylówka Brzuska w powiecie kozienickim. Przyleciałem również, co jest tradycją, żeby przywitać się ze znajomymi mieszkańcami. No i powolutku będę wracał już na startowisko, ponieważ słońce zmierza ku zachodowi. Zostało mi jeszcze 5 km do startowiska. No, jak widzicie, lecę w krótkich spodenkach, krótki rękawek. Jest bardzo gorąco, ale jakoś to troszeczkę się zaczyna robić tak nieprzyjemnie, mocniej powiewa. Tej dni w zasadzie już nie powinno być, ale z tego co patrzyłem na ICM, to wiatr miał się zmieniać o 90 stopni i być może to jest właśnie tego przyczyna. Podchodząc do startowiska zobaczyłem 3 jeźdźców na motocyklach, no i postanowiłem się przywitać, by zaczęli machać. No i w pewnym momencie, tak jak tutaj widzicie na filmie, światła stop, zaczęli zwalniać. Również zaciekawieni tym, co dostrzegli po drodze. No, delikatnie zwolnili kierowcę samochodu, no, ale pomigali w kierunku wskazami, machnęli i odjechali. Miłe spotkanie. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli ktoś będzie oglądał tutaj z kolegów motocyklistów, a ja już powoli lecę do startowiska, zostało mi 2 km. Pode mną startowisko w Starej Brzuzie. Możecie w całej okazałości zobaczyć, jak ono wygląda.
bo tutaj właściciel tej łąki jeszcze przy pracach polowych dookoła ciągnika Buciany. Przyleciałem się przywitać. No i będę podchodził do lądowania. No i bocie klekotek próbują mnie odprowadzić. Sprawdzam jeszcze dla pewności kierunek i prędkość wiatru i podejście. Mam nadzieję, że Was dzisiaj nie zanudziłem, tylko w ten sposób mogę Wam pokazać okolice, w których latam, a Wy również możecie zobaczyć swoje okolice, w których mieszkacie z lotu ptaka. Zawróciłem nad ulicą Pionkowską, która prowadzi z Brzuzy do Pionek. No i ostatnie podejście z prostej do lądowania. Dosyć mocno buja tutaj na filmie nie widać, ponieważ kamera się stabilizuje. Włączam napęd na pełnej prędkości, podchodzę do lądowania i bezpiecznie na ziemi. A ja ze swojej strony Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy przelot. Zapraszam do oglądania kanału Skrzydła Mazowsza. Zapraszam również na Facebooka, Instagrama. Jeżeli ktoś chce zalajkować, proszę udostępniać. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!